W 2011 roku Szkoła Podstawowa w Brzozówce otrzymała zaszczytne imię Orląt Lwowskich. W rocznicę tego wydarzenia odbyła się uroczystość z okazji Święta Patrona. Nadanie imienia było dokładnie 3 lata temu i nie upłynęło wiele czasu, ale no, dla nas jest to naprawdę wielkie święto. Myślę, że dużo w tym pracy pedagogów, którzy najpierw oni jak gdyby połknęli tego bakcyla lwowskiego i potrafili przekazać bardzo szybko dzieciom i teraz to po prostu, no, zresztą widać, że te dzieci po prostu żyją, przeżywają i ten patron dziecięcy trafił. Przede wszystkim też patron niekontrowersyjny. Wiadomo, że często zwala się teraz pomniki i wielu patronów się zdewaluowało. Myślę, że ten patron będzie służył i oczywiście te wartości, które reprezentuje, będą pielęgnowane przez naszych uczniów. Uroczystości rozpoczęły się od wręczenia dyplomów i nagród laureatom konkursów plastycznych i literackich dotyczących tematyki lwowskiej. Następnie odbyło się przedstawienie przygotowane przez panią Ewę Stępień. Scenariusz to niestety, ale opracowałam sama, poszukując materiały o Lwowie, tudzież o tradycjach, zwyczajach związanych z Lwowem. Jest to praca kilkumiesięczna, bo zazwyczaj od lipca. Jest to po prostu gromadzenie materiałów, a później szukanie muzyki, melodii i dobieranie do treści. W ten sposób powstają scenariusze, które są no, autorskie, można powiedzieć. Odkąd nazywamy się Orlętami Lwowskimi, to cały czas pracuję nad scenariuszem i to za każdym razem, to zależy jaka jest tematyka, czy dotycząca Wesołego Lwowa, Batiarów, czy też wojny Orląt Lwowskich, to na nowo znowu trzeba zbierać materiały i pracować nad scenariuszem, dobierać wszystko. My się przygotowujemy od września i to w każdym miesiącu były różne imprezy, na przykład we wrześniu ogólnopolski konkurs Bałakuj Piosenki Lwowskiej, do której wyjeżdżaliśmy do Krakowa w Tarnowie. Również teraz był z kolei przegląd dorobku artystycznego, a to Polska właśnie, to znowuż inny program i na patrona inny program. Także no, jest dużo pracy w to włożone, nie tylko mojej, ale dzieci również. Ról tańczyć się uczyliśmy, tekstów, wszystkie sceny, jak mają przygotowania, jak mamy się stawiać. Do przygotowania obchodów Dnia Patrona włączyli się również rodzice. Zadbali oni o poczęstunek dla gości, pamiętając o jego lwowskim charakterze. No mimo iż pierwszy raz tu działam w tej szkole, pierwszy rok, to wszystko myślę, że poszło sprawnie i spisałyśmy się na piątkę. To jest namiastka takich potraw lwowskich. Rodzice chętni do pomocy, współpracują, rozdzielamy sobie zadania. Jest na razie dobrze. Przyjęcie przez szkołę imienia Orląt Lwowskich nie miało tylko charakteru formalnego. Dzieci z tej placówki były już m.in. na wycieczce Lwowie, gdzie mogły bliżej zapoznać się z historią swojego patrona. Dzieci zgłębiły wiadomości na temat Lwowa, na temat Orląt Lwowskich. Jest to w naszej szkole bardzo mocno kultywowane i bardzo rozszerzone. Organizowane są nie tylko konkursy plastyczne, ale również i dotyczące historii, gazetki, legendy. Wszystko to, co zwiąże się z Lwowem i oczywiście dostosowane do wieku, bo to również trzeba rozwijać tą świadomość naszą kulturową. Klas 1 do 6. Wiadomo, że treści się różne przedstawia, ale dzieci naprawdę, można powiedzieć, chwyciły bakcyla i teraz się piosenką i Lwowem no, bawią. Orlęta Lwowskie to w ogóle wdzięczny patron dla szkół. Na razie dwie szkoły w naszej delegaturze, czy w ogóle w województwie mają to imię. Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowie, tutaj w Brzozówce. Patron wdzięczny i obie szkoły na tego patrona zasługują. Dzisiejsza uroczystość, która już trzeci rok rzędu jest organizowana przez szkołę w Brzozówce, pokazała, że zasługują na patrona i wiedzą, dlaczego go dostali. Druga rzecz to ta, że grono pedagogiczne i dyrekcja robią bardzo wiele, żeby dzieciom przybliżyć patrona. Także jest to szkoła, która naprawdę kultywuje tradycje lwowskie, młoda, bo dopiero od 3 lat ma to imię, ale jest pełne zaangażowanie i uczniów, i rodziców, i dyrekcji, i grona pedagogicznego. Szkoła dobrze współpracuje także z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Bardzo uradowaliśmy się wiadomością, że taka szkoła powstała. I pierwszy nasz kontakt był właśnie z okazji rocznicy obrony Lwowa.
zostaliśmy zaproszeni najpierw do kościoła tutejszego w Brzozówce, gdzie jeszcze był ksiądz, który był rodowitym Włochem. I podczas tej uroczystości po mszy świętej był piękny występ na temat obrony Lwowa i od razu chwyciło nas to za serce. Towarzystwem Przyjaciół Lwowa nawiązaliśmy od samego początku. Już na etapie starania się o nadanie imienia nawiązaliśmy kontakt. Także znamy się już od kilku lat. Współpraca, mam nadzieję, że dla nich też wydaje się owocną. My bardzo cenimy, tym bardziej, że jest to już pokolenie takie, które powoli odchodzi, a jeszcze od nich coś możemy się dowiedzieć o tych prawdziwych lwowiaków. My jesteśmy organizatorami Dni Lwowa w Tarnowie, więc mając tak wspaniałe możliwości i chęć ze strony szkoły, zapraszaliśmy zawsze do współudziału właśnie w tej uroczystości Dni Lwowa. No naprawdę dzieci robiły taką furorę, już dwukrotnie występowały właśnie na naszych uroczystościach, że cała sala lustrzana na stojąco biła brawa, także było naprawdę zawsze bardzo, bardzo te występy były udane. No i liczymy, że w tym roku tak samo będziemy korzystać właśnie z tych młodych artystów, bo warto wyeksponować nie tylko na terenie szkoły, ale i także jeszcze w szerszemu gronu, żeby pokazać właśnie zdolności tych dzieci, no i poziom występu.